Drodzy Państwo, witamy serdecznie. Rozpoczynamy trzeci odcinek naszej stołówki. Więc rozpoczynamy od licytacji. Tak? Robimy tak jak wtedy scenę moją, twoją, śliwki, Szymka i to będzie koniec odcinka. Będzie też troszeczkę mniej licytacji, bo nie wszystkie karty stali tam, zostały zagrane. Więc to kasujemy kolejny, nie wiem kto pierwszy wygrał, ale ty będziesz pierwszy, bo jesteś pierwszy w kolejce. Karta nazywa się Coś w tej scenie śmierdzi. Jeden. Pas. Dwa. Trzy. Pas. Więc przy okazji może przypomnimy, kto ile ma. 20, tak? 20. Śliwka ma 15. 16. A karta następna to wejście smoka, czyli jakiś barwny NPC, drugoplanowa postać. Przepraszam dla wszystkich osób, które nie kojarzą słowa NPC. To co to nie znaczy? Nie NPC, tylko NPC. Non-player character. Non-player postać, która nie jest zarządzana przez NPC. Tak, NPC. Dzięki, to jest urocze. Ostatnio ktoś chciał zmienić NPC i takie są afery. Zmień pies. Ja pierniczę. Zabawne. Dobra. Straszne. Co dajesz? Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pas. To ja jeden. Czyli ty jesteś na pięciu, tak? Tak. Ja dwa dam. Dwa daję. Spenia. Aba, ty dajesz pięć i kupujesz wejście smoka. Jane BJ. A ostatnia karta tej licytacji. Duży fart, czyli dodatkowa kostka ośmiościenna. Śliwka, czy ty coś dajesz? Pas. Dwa. Pas. Za dwa. Za trzy. Świat może nie jest. A przepraszam, tutaj sobie to położę dla porządku. Więc rozpoczynamy. Skończyliśmy zjazdem z trzech różnych stron do kopalni. W otchłań kopalni. Czy ja dobrze rozumiem, że ty jak wchodziłeś, to słyszałeś z wnętrza jakieś... Czy ja to słyszałem, czy to słyszeli widzowie oglądający film? Ciężko powiedzieć, jakby szepty gdzieś kopalni. Szepty kopalni, szepty węgla, ciężko powiedzieć. Po prostu zbierające się gazy. Tak. I to nie wiadomo, czy w kopalni, czy we mnie. Wszystko jest tajemnicą. Prawa ręka trochę boli, trochę parze. Tak. Lewa ręka... Ja bym się wiedział. Czujesz się mocno, kiedy trzymasz udar gotowy do akcji. Masz taką na najmniejszej mocy zapaloną czołówkę, bo znasz już drogę, ale na wszelki wypadek, żeby nie skręcić nogę. Wychodzisz, zaraz wyjdziesz za zakrętu. A ty schodzisz takim naturalnie wydrążonymi schodami przez wiele zejść i wejść. Tym obecnie oficjalnie już nie działającym zejściem. I tłumisz kaszel, bo nie chcesz tego echa roznieść, a słyszałeś chyba jakiś szmer. I kiedy ty z kolei winda otwiera się, to czujesz te podziemie, którym tak dawno nie bywałeś, tak długo nie bywałeś. W głowie echem słowa Anny: nie powinieneś schodzić sam, ale jesteś tu sam. Mam walizkę taką, no może być napisem kolporter. Taką mam, tam trzymam swoje różne rzeczy, takie przynosi komputer. No bo dokładnie taki mały, no bo idę badać kopalnię, więc jestem oficjalnie, więc mogę takie rzeczy po prostu tutaj robić, swój służbowy pistolet i tak. Parę kroków wiedziony intuicją, gdzie tutaj iść i dostrzegasz mały poblask światła, a ty wychodzisz zza zakrętu i masz wrażenie, że gdzieś tutaj jest jakiś szept, jakiś dźwięk, tu nikogo nie powinno być. A ty wychodzisz na poziom zero i widzisz, że drzwi windy się otworzyły. I kiedy każdy z was wie, że coś tu jest nie do końca tak, to słychać fuck, 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 fuck z wnętrza z któregoś korytarza. Ja się odwracam i od razu w kierunku tego fak zaczynam biec i jak łania górnicza. To, żeby jakby wbiec w ten korytarz, to łysek. Od razu widzisz tego Zdzisława, a Zdzisław widzi ciebie. Obcy! Ty słysząc obcy też widzisz, kto to powiedział, bo jesteś już na takim załomem. Bolko, zaczekaj! Biegnę z tobą! Co się dzieje? Ej! Ja też muszę. Czekajcie! Nie wolno, bo...
Wyciągam na dystację i potrzebuję wsparcia do kopalni. Dobra, wsparcie do kopalni. Ty pobiegłeś, czy na to działa, no bo oni pobiegłem. Ja pobiegłem i wręcz biegnę takim tempem, że jak robię zakręty, to tak po ścianie. Dobra, dobra, dobra. Ty pędzisz za nim? Tak, i patrzę, wow, tylko że no, tu mam wielki, super udar, no przecież go nie zostawię. Ręka boli, więc jest takie, ręko, właśnie, nie biegam po ścianie. Nie, to żeby on mnie dogonił, to nie ma szans, moim zdaniem. Żebym ja dogonił jego, to nie ma szans. Jest rozciąga. Przez sekundę byliśmy razem, panie, ale Wojtas tak nakręcił taką, że dobra, i tu się spotykacie, pobiegli, każdy sam. W parę sekund cała pierwsza część Tolkiena, drużyna pierścienia się wydarzyła, ale teraz już się rozdzielacie tak na to. Ale wiesz, biegniemy w to samo miejsce. Oczywiście, że tak. Ty jako pierwszy, kiedy biegniesz jak górnicza łania, to nieważne jest, gdzie jest góra i gdzie jest dół. To nie jest to. Dopiero kiedy hamujesz, to musisz się zorientować, żeby ustawić stopę przy spadku. I dobiegasz do korytarza, w którym taką drabinką schodzi się do pomieszczenia górniczego, takiego, gdzie się wydobywa i drąży dziury w skalę. I tu ktoś był, to stąd dobiegło ten fuck, ale teraz tu już nikogo nie ma. A ty, wybiegając za zakręt, widzisz plecy stojącego i dyszącego Bolko. Czyli nas jednak jeszcze nie będzie przez kilka scen. Ale tam jest na dół zejście? Tak. Bo ja to tak jakby na takim antresolu. Dobra. Bo ty, dobra, jako słyszę, ja słyszę to Bolko, ale ja już jestem w skoku na dół. No. Boję się skakać już, kurde, już nie mam takich zdolności. Ale dobra, za Płock, za Śląsk i wyskakuję. Zakręty. Lecę w dół i generalnie jest absolutnie bezwładny. I mówię, no nie, po prostu się zabiję, bo jestem. I w ostatnim momencie udaje mi się nagle... Sprawdźmy to. No ale co chcesz osiągnąć? Że nagle wzbijam się w powietrze. Mam po prostu tak lekko ląduję i staję na nogach. Czyli jakby zew kopalni, zew łani w tobie też się ma odezwać. Tak. Testujemy to. Fart i kakao się. To zlatywanie trochę śmierdzi przed ostatnimi Gwiezdnymi Wojnami. To jest, musisz inne coś wymyślić, inaczej działa ta moc. Nie możesz być nagle, ty latasz jakby, tu musisz być kopalniany. Ale łania jest kopalniana? Łania jest kopalniana, on biegnie po ścianach jakby, wiesz, gdzieś... No tak, ale jest nietoperzem kopalni, stary. No dobra, po prostu dobra, przed dobra. Wylądowaniem, wiesz... Nie, w mojej scenie górnicy stratosferę wyjechali, więc... Tak, jakby, tak. Ja się teraz czepią tego, co sobie to przepraszam. Raz facet ze studium. Cudze usta, bo... A nie, to jest za chwilę. Najpierw rzucam. Trudność tego dla ciebie... Ty tu już trochę jesteś błogosławiony przez Bauma. Czwóreczka. 4, 5, 6 to ci się uda. Dobrze, ale mam kaos. I rzucasz dyszkę. A, no kaos, a to ciężko. Ósemka, bo to jest maksymalne. Nauczył się latać. Czyli i ty to widzisz kątem. Dokładnie. I mówisz. Cudze usta Szymek zagrywa? Tak, zagrywam. Co mówi na to nasz hardy królnik? Jesteś nietoperzem kopalni. Jesteś legendą, o której zawsze słyszałem. Miał pojawić się ktoś, kto jest nietoperzem lokalnym. I to ty. To możliwe, że... Idź dalej. Wow! Stary, przepraszam, bo przez chwilę bałem się, że jesteś po drugiej drużynie. Niech ktoś ci jeszcze przysięgnie. Bardzo dużo znam. Na zawsze, stary, będę, kiedy tylko będziesz potrzebował mojej pomocy, zamachaj skrzydłami. Szlinka spojrzał, czy na karty, które to anonuje. No, bo jedna rzecz mi tylko tam nie podobała, ale to na tym było spoko, że moim zdaniem najpierw było, gdyby to, żebym ja był w szoku, ale jednak miał w sobie zadrę, że sprzymierzyłeś się z Baumem. Mhm. Że ty, mimo że jesteś niedoperzem, to jesteś w drugiej drużynie, ale już tak powiedziałeś, to może zostać. No to on to powiedział, a ty możesz powiedzieć na końcu swoje zdanie swoimi. Nie, ale już było w jego zdaniu, że myślałem, że jesteś z innymi. A, no to, tak. Dobra. Więc dobra. Więc i to, więc co ja... się wydarzyło, sekundę. Dobra. Twoja decyzja. Czy ugrzęźniesz gdzieś w korytarzu? Czy po czasie, ale dobiegniesz do nich? Czy chcesz zarobić punkty Oscarowe? Czy chcesz skoczyć? Tam jest też drabina. Nie słyszałeś tego? Nie, to jakbyś mówił. Skoczę, ja mówię, aha, czy będzie teraz droga. Jestem w szale, kurde. Tak, jest ciemno. Wiesz co? Ja...
Kurczę, no jakbym miał gdzieś ugrząść, to bym tam nie szedł po prostu. W sensie to widzę, że się nie zmieszczę. Mm-hmm. Nie? Chyba, że pędzę za nimi i po prostu w tym szale się... Nie wiem, w sensie... A jaki jest twój cel od tej windy? Iść za ja tym fakiem, chciałem zbadać to miejsce po prostu. Mm-hmm. I nagle było fak, więc oni pobiegli i po pierwsze miały tu nie być, to jest nielegalne. Mm-hmm. Ja nie do końca wiem, ja wiem, że jest jakieś ziarno, ale ja nie wiem, czy on fruwa, czy skacze, czy jest łanią, czy nie. Ten też, więc ja jeszcze nie odkryłem tych rzeczy. No to jesteśmy przy windzie. Czy ty biegniesz za nimi, czy nie? Nie, no lecę, tak. Jestem bardzo to coś się zadziało i to odwróciło w ogóle moją uwagę od tego, co miałem zrobić, więc lecę za nimi, ale nie wiem, czy chcę ugrząść tam. Dobra. Więc w takim razie przynosimy scenę tu, a ty w jakimkolwiek momencie scenę sapiąc dochodzisz tam na tą kontrę. Wiem, kiedy on powinien dochodzić. Jeżeli mogę, to... Dobra, to jest tak, że jak ja kończę mówić to, co powiedziałem, jesteś wybrany. I wtedy odpalam sobie popularnego, czystuję go, wyciągam z plecaka, znaczy właściwie miałem to na plecach, ale go wcześniej nie było widać, rzucam rekwizyt, co się zowie. I to jest taki specyficzny rodzaj kilofa, który on ma trzy twarze, jak trygław ze słowiańskiej mitologii, różne, trzy twarze. Kilof ma trzy twarze. Tak. No to jest tak, coś takiego jak to, tylko trzyczęściowe. Tak. I każdym z tych kilofów i on ewidentnie jest magiczny. Vibrating. Tak, ja tak go... Echo powalni się. Tak. I taki, wiecie, taki, jak taki rycerz jakby przed nim, nie? I wtedy, wydaje mi się właśnie, że wtedy wchodzi Zdzisław, znaczy schodzi po tej drabinie i widzi scenę taką, że ja, wiecie, on stoi przede mną, ale jak się dobrze przyjrzeć, to jego stopy nie dotykają podłogi. Dobra. To miało być o mocach spromieniowania. Tak. Oto i on. Więc poniekąd jesteście we trzech. I osiągnąć, czy jeszcze może coś? I koniec sceny. To ładne zakończenie, więc nie chciałem się. Drodzy panowie, wypłacałem pieniądze, że pomogłeś za wyrzucane karty. Wydaje mi się, że jest git pod tym kątem. Natomiast punkty Oscarowe. Jak dla mnie łania górnicza, która się najpierw pojawiła i bieganie po ścianach. I ostatnia scena też. Po kolei, w sensie. Tutaj jeden punkt. To, że ty idąc za... bieganiem po ścianach, olałeś drabinkę i zleciałeś jak kurwa, jakiś nietoperz, para nietoperz. I tutaj też punkt. Ciach. Czy ktoś jeszcze ma pomysł? W sensie, bo rozumiem, że to jakby... Ten hołd, tak? No, bo to bardzo ładne. To było rzeczywiście lewitujące. Emocjonalne, tak. Też, zwłaszcza, że wynika ewidentnie z tych cudzych ust, które mi zupełnie zmieniły kierunek. To mi się podobało w sumie. No to też jest fajne, tak. No to nie było takie oczywiste. To były cudze usta wykorzystane, totalnie wyciśnięte. No to mamy to, to była pierwsza scena, teraz będziesz ty swoją programową. To była dosyć długa też scena. Lećmy z licytacją. Ostatnią licytację. Coś z tej śmierci, wejście smoka, cudze usta. Ktoś pamięta? Ja chyba nie, ale mogę zacząć licytację. Bomba poza sceną. Jeden. Zero. Pas. Za jeden. Bomba poza sceną. I took it for one. Artystowska reżyseria. Wcześniej bodaj z... To bojkotowaliście czy coś innego? Nie. Lizus Akademii. Nie, ale to jest troszkę też podobne. Znaczy tego było... nikt nie wziął, ale nie znalazł, że ktoś był. No tak. No dobra, ale to pytanie. Pas. Ty pas. Pas. Jeden. Będziesz szykował zemstę za tańce. Nie wykluczą tego. Deus ex machina, czyli retrospekcja albo telefon do przyjaciela. Pięć. Sześć. Pas. Siedem. Osiem. Dziewięć. No, bujku. 10. 11. Się uparł. On ma kartę. Wale kurde. Fakta się powróciło. Bruto przekleństwo. Czyli ty wydałeś kartę kumpel wielkiego błędnika, zapłaciłeś dwa. I jeden biorę za użycie karty. Nie, bo to w tej niskiej cenie już jest, ale Deus ex machina jest twój. Czyli oddaj pieniądze.
Nie. Oddaj pieniądze. Zadawaj pieniądze. No. Dwa popłacę. Tak. No to dwa zapłaci. I twoja... No, ciężko teraz się wydostać z tej kopalni, no nie? Bo tam no może jeszcze trzeba tutaj się coś pokontynuować. Chyba, tam, nie? Chyba że, bo jeszcze mamy te w sumie ewentualnie te jakby wałki na górze, nie? A tak, jak chcesz, to możesz przenieść. Ja właśnie, no tak. Nie musi być scena nasza postaci. Tak, może wtedy Derbos będzie sobie gadał i spoko w sensie. Nie, możemy też grać chyba i tak. Tak, jest tak. Przepraszam, możemy grać NPC? Możecie. Można być BN. Jest sytuacja, w której Jane jest po prostu no, wściekła i jakby dostała jakiś papier czy z ambasady, tam, no, jakiś ważny papier, czy z Warszawy, czy cokolwiek, potwierdzający, że ona musi tam wejść i że ma zezwolenie jakby na wejście. Od Warszawy? Tak, to prawda, kogoś z góry. Więc wchodzi, żeby Baumowi to dać i wchodzi do jego gabinetu. Mówię, puka, ale w sensie tak, no, właściwie wchodzi, nawet nie pyta, czy może. Przepraszam, muszę zapytać, no? Czy to jest retrospekcja? Bo ja zakładałem, że fuck wypowiedziała Jane. Oczywiście możliwe, że to ktoś inny ja powiedział. Zupełnie tego nie tak, czyli, nie, to przynajmniej. Czyli zakładamy, że nie wiadomo, kto powiedział fuck, a teraz Anna powiesz, tak, ale wiesz, Jane to dostaje papier? Powiem scenę i potem możemy uznać, że to jest, czy to jest retrospekcja, czy nie, bo to nie wiem, czy mocno to przeszkadza. Chodzi o to po prostu, że ona wchodzi do tego pomieszczenia, wyciąga ten papier, właściwie w ręku ma ten papier i nie ma Bauma. Są otwarte drzwi do tego jego tajemniczego pokoju tam, czy tam się tak. I ona widzi, że wystają nogi tylko. On jest rozszarpany po prostu. I słyszy tylko taki jeszcze jak... I coś po prostu biegnie za oknem, w sensie jak ona się wychyla za okno, to coś takiego zielonego już wielkości, nie wiem, dużego psa po prostu przebiegło. W stronę tam kopalni. No i to jest, nie wiem, czy coś jeszcze dodać do tej sceny, bo już opowiedziałem. Nie, Jane otwiera okno i bez zastanowienia się, tylko chowając w zanadrze ten papier, bo papier jest ważny, skoro się go dostało, wyskakuje. I wyskakując, słychać echem w wieczorze, jakby w ciemności nocy bzyczenie. I ona jakby spadając, najpierw spada ciężko, ale w pewnym momencie zaczyna spowalniać i ruszając nogami tak naprawdę zaczyna biec. I to mogło się dziać przed tym, jak tak. Zeszliśmy do kopalni. Mogło. Myślałem, że właśnie... Ona pędzi wprost za tym psem. Czy ja mogę właśnie zaznaczyć, że... To jest ten zielony, Bo ja nie wiem, jak, co ty chcesz pogadać, ale bo to ma rozmiar psa. Tak. To ja bym proponował, żeby to się przemieszczało trochę jakby to się... Tak jak to czyło. Przelewa się takie coś takie. Bo to nie jest do końca jakieś zwierzę, tylko nie, to jest, ja wiem, to jest to samo, co było w skrzynce ziarna, tylko urosło. I ona cały czas się powiększa. Tak? Ale nie jest jakimś zwierzęciem, tylko czy... Nie, to jest wielkości psa. W sensie, chodziło mi o taki rozmiar, że czy to się toczy, czy się kula, czy przelewa. Czy ty chcesz, żeby to się przemieszczało. Tak. Ja to sobie tak wyobrażam, jako takie trochę... Plazma. Sferowe rzeczy. Takie coś. Ja bym chciał, żeby to cały czas jakby czujesz, że to jest większe i to nie jest takie większe, że za 3-5 godzin będzie jeszcze troszkę większe, tylko jakby cały czas gdzieś trochę tak wiecie, nie? Że to rośnie, że jak biegnie, to się troszkę powiększa. Może to tak jakby się przelewają, może nie to taki... łapie różne rzeczy i one takie zabliżą. Aż tak chyba też nie, w sensie, bo to... Fajnie, opisujecie coś, co w Fantastycznych Zwierzętach, w takim filmie Harry Potter, tylko wcześniej, pewnie nie widzieliście. Nie. No główny zły tam jest taką chmurą materii, takiej złej. No właśnie, nie do końca bym chciał, żeby to było bardziej... Co to jest? To jest bardziej jakieś stworzenie niż jakiś, jakaś chmura. Mhm. To ma więcej cech stworzenia jakiegoś takiego, no kogoś pewnie z góry gdzieś tam, a niż chmury czy kałuży czy czegoś. Energii, tak? Energii, no. Bardziej jest to jakiś stwór po prostu. Dobra. Ale ma ten sposób takiego poruszania się, że to nie chodzi, nie biegnie, ale też się nie przesuwa. To jest jakiś taki punkt, wiecie, no coś, czego my tu nie rozumiemy i nie wiemy, ale po prostu sobie tam się przesuwa, nie? Dobra. Ale nie zbiera też fragmentów. To coś pobiegło, zanim pobiegła Jane. Jeszcze kamera ukazuje, że wieżę kościelną w nocy i tam w oknie stoi Anna, trzymając swój krucyfiks i Jezu Chrystu, mimo jej Zdzisława, opiece swej i tak dalej. Ona się i może w tym momencie, przepraszam, że ten krucyfiks sobie i nagle jest, wypada po prostu ta kulka i znika. No to w takim razie to jest twój test. Dobra. Czy się... Jak modlitwa Jane pomoże... Anna. Jaki ma plan? Tak, modlitwa. Ale dobra, ona nie chce tej kulki wypuścić, ta kulka jej ucieka, tak? No w sensie, znaczy no...
to coś, to się uruchomiło. Nagle ten ktoś stwierdził, że to jest moment, w którym się uruchamia i nie wiem, czy chce przejść ziemię, czy cokolwiek, więc... Zielony Jezus... Nawet nie jeszcze może być kawałek, nie? Zielony Jezus... To tak. Niekoniecznie jest, tylko po prostu zielony kawałek. Trudność... To cztery, po prostu w jakimś teście, który ty rzucisz, będziesz rzucał. To może nie, pomoc. Czy ona się utrzyma, tak? Czy ona to utrzyma, czy nie? Nie, tylko czy to efektywnie pomoże ci w czymś? Czy też nie? Jeżeli ta modlitwa jest zbyt... A, czy się w ogóle wyrwie, żeby pomóc, tak? Dobra. Nie, żeby czyli czwórka to wylatuje jej z rąk i leci do kopalni. Chociaż kurde, to i tak się wyrwie w sensie. No właśnie. Się wyrwie się i zobaczymy, jak fabularnie będzie napisywał, czy się dzieją rzeczy, czy nie. Pięć. Jest okay. Jesteś błogosławiony przez Annę. Zielony kamyk poleciał za Jane i za tym stworzeniem. I kończymy tę scenę. No dobra. Czy to było Oscarowe? Tak. Co za wizja. Ta wizja nie, była... Wizja była ładna, podoba mi się. Dobra, masz dobra. Nie lubię tych... Nie musisz lubić rzeczy, które dostajesz. Nie? Tak jak skarpety od babci na wiesz, Wigilię. Czasami po prostu coś czujesz, a czasami widzisz ten film, no więc, ale już trudno. No ale to mi też się to podobało. Bo konkurencja była słabsza, o to chodzi. Dobra. Trochę ci pomogłem, ale to była fajna scena. Dobra, teraz mamy licytację przed sceną śliwki, ale jako, że nie wszystkie karty poszły, to w tej licytacji już tylko dwie licytujemy. I przed następną, ostatnią sceną nie będzie licytacji w ogóle. Ktoś zaczyna, ale nie wiem kto. Wielki fart, czyli K10. Ten gość tutaj. Śliweczka. Jeden. Ten. Pas. Za jedyneczkę K10. Jeszcze nadal. Ostatnia karta Oscar za całokształt, czyli 10 punktów autorskich. I zaczyna śliwka. No jeden. 3. 5. Pas. Nie no, przecież samobójstwo. Pas. Czyli ty zapłaciłeś dwa, tak? Ja daję pięć, nie, ja daję... Jeden, trzy, więc... Jeden, trzy, czy nie? Czyli ja daję piątkę i zabieram tychę. Tak jest. Tak. Jesteś pięć do przodu, to do odrzucenia. Bardzo ciekawa karta, naprawdę nie rozumiem jej i to jest taki fakt, że nie zrobię słowości i nie chcę jej poznawać. Znaczy, to jest bardzo fajne, że nie mam pojęcia o co chodzi. Gdzie nas umieścisz? Okay. Dobra. Dlaczego wał? Na razie nie wiem, gdzie jest. Chodziło mi, że... Czy wiesz, że ja dla górnictwa mógłbym duszę zaprzedać diamu? No i to jest super udar. Ja przed chwilą tak sobie na chwilę się wbiłem w ścianę. Mniejsze pytania albo mocniejsze do tego. Przepraszam, bo kolega z NSW nie słyszy. Głupio w tym roku. Więc... Ale ja zaobserwuję, bo jesteś na dobra. Tak. Słuchajcie, kiedy ja biorę ten super udar, kiedy mogę się czuć super górnikiem teraz, kiedy jeszcze mogę latać... To moment. Stop. 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 Co tu się ty umiesz latać? Masz jakiś super udar? Jaki jest problem z Baumem? Gdzieś ja nic nie wiem. Dziesław. No? On jest Neem. Neo. On jest Neem. On jest Neo. Przecież to jest tylko opowieść. Legenda, Góliczek, Skarbek. Skarbek. Było cię tu wiele lat. No nie było mnie, bo nie wierzę w te wszystkie opowieści. A opowieści wszystkie są prawdziwe. Żeby powiedzieć, że jest Zbawca, że jest inna planeta, że ja wiem, że są inne planety, to czytałem, ale chodzi mi o to, że te wszystkie opowieści o tych wszystkich wojnach międzyplanetarnych, które nasi przodkowie toczyli z jakimś... No co ty opowiadasz? Pokaż mu. Nie chcę oglądać blizn i jakichś innych. Pomoże ci super uder. Chcesz mi pokazać super udar? Po prostu dużą wiertarkę? A to jest super udar. Dla was to jest bardzo ważne, super udar. Ja biorę ten udar i nim rzucam o ścianę.
Walczysz o to, czy nie? Mogę się odczyć? Tak! Znaczy, no... Dalej chcę... To... Powinieneś złapać w locie, w sensie podlecieć to, nie? Inaczej, ty chcesz rzucić tak. tym udarem o ścianę, tak, a szansę. Ty... To ja, tak, to już rzucam się za nim. To jest przeciwstawny rzut. Każdy z was rzuca szóstką, jako że bolko ja jest wielkim bolkiem, to ma plus jeden do tego rzutu. A ty masz szóstkę. Cztery wyrzucił bolko. Dwa, ale ja mam fart. No, dawaj. Ja przerzucam. Czyli remis. Jest remis, czyli złapiecie obaj za ten udar i jest Ej, walka. Przestańcie się kłócić o wiertarkę. Proszę, wytłumaczcie mi, co tu się dzieje. Ale widzę, też patrzę na to i widzę, że to jest pojedynek tytanów, nie? To znaczy, to nie jest tam widzicie, co przeleciało? W powietrzu. No, tak, i oni się kłócą. Mówię, poczekajcie, bo patrzę dopiero teraz i widzę, że oni widzą w powietrzu i się... I... Jeszcze jakby na przestrzał, kiedy dostrzegasz to, to za nimi, tak jakby w zbiegu ściany z podłożem, są zielone ślady, takie jakby kapało coś zielonego, albo jakby jakieś małe zielone kamyczki, prowadzące gdzieś w górę. No, przysiągłeś mi wierność. Klęknąłeś przede mną, a teraz zabierasz mi mój super udar. Jesteś prawdą, ale nic nie rozumiesz. Nie wiem, jak na to inteligentnie odpowiedzieć. Zaufaj mi. Co zrobi złego ten super udar? Nie zrobi nic złego, on jest ci niepotrzebny. Ja nie zauważamy, w sensie, bo ja widzę ten ślady gdzieś. Oni gadają i nie zauważają, że w ciemnym korytarzu, bo ja patrzę, ale nie mam tych super zdolności. Jestem śledczym fajnym i tak dalej. Czyli ale... widzowie wiedzą coś, tak, tam, wiesz? Nagle nie widzisz. A... Zapalają się te same oczy w ciemnym korytarzu. Po prostu, no nie? Aha. I... No tak. Dobra, i to zagrałeś kartą ukryty, weź sobie pieniążka. O, niech trwa wasz konflikt. Jest ci niepotrzebny. Przecież... Czy nie chodzi ostatecznie o to, żebyśmy wędrowali, wiercili? Zamknij oczy. Kładę mu tutaj rękę i pytam, co widzisz? I chciałbym, żeby on zobaczył kopalnię taką, jaką jest naprawdę. Ale to jest oskarowy monolog dla ciebie, bo ja nie chcę wszystkiego wymyśleć. W sensie nie chcę, jakby całej tej chcę, żeby to wiesz, jakby on widzi prawdę o kopalni, się dowiaduje prawdy o kopalni, bo on za dużo... A to ciekawe, bo ty masz coś w głowie. Mam za dużo tej historii w głowie, stajecie. Jakby nie chcę jej całej... Jakby, to nie chcesz jej opowiedzieć? Nie, właśnie nie. Tak. Kiedy masz zamknięte oczy, a czujesz ciepłą, silną, twardą, szorstką dłoń Bolka, to... Słyszysz najpierw szemranie i po chwili wiesz, że to przysypujący się piasek, a tak naprawdę ta skała, te skały, z których są zrobione ściany w korytarzach, to tak naprawdę miliardy ziarenek bardzo blisko siebie, ale one kiedyś tu zostały wsypane przez lata, eony całe, usypywały się te korytarze, ale gdyby wszystkie one mogły z powrotem wznieść się w górę i wylecieć z tego, to tak naprawdę jesteśmy w olbrzymim leju. W wielkiej dziurze, która została wydrążona przez coś, co jakby pięścią, jakby maczugą uderzyło w ziemię, stworzyło tą dziurę. Czy na dnie tej dziury coś jeszcze jest? Czy nie ma już tam nic? Ale to kiedyś było potężną, potężną dziurą, a kopalnią stało się przez te zsypki ścian. O to ci chodziło? Nie wiem. Chciałeś pieniążek za użycie karty? Ten piach, masz nad nim moc, idź. Wyciągam popularnego, mu daję. Czy ja mogę się wpierdzić? Nie wiem znowu, czy się mogę wpierdzić, ale chciałbym zrobić tylko sytuację, w której ja podnoszę wzrok, widzę te oczy i jest coś po prostu, to zielone coś. Przebiega i mnie zmiata z tego pomieszczenia, w sensie zabiera ze sobą. Zabiera cię ze tak. sobą? Po prostu i jest tak, że... Dobra, i mi tylko mi wypadają popularne, co mnie kompletnie... Wkurza. Tak. To na pewno widzieliście zieloną poświatę. Tak, nagle on zniknął i coś tak. zielonego go zabrało.
za nim odrzucam ten super udar i lecę w korytarz za zielonym i za... I teraz mimo mojego mocy łanie górniczej nie jestem w stanie go dogonić. Krzyczę tylko za nim. Nie wiesz wszystkiego! Nie wiesz wszystkiego. Tak. A on... Dobra, więc ty lecisz bez udaru za Zdzisławem porwanym przez zielonego stwora, a ty próbujesz nadgonić jako łania i tutaj kończymy scenę. Oskar. Sorry, że ci tak wrzuciłem tego Oskara, ale inaczej bym próbował cisnąć to, co ja mam w głowie i to jest upierdliwe zawsze. Poniekąd dlatego wygrywasz, jakby kupujesz te karty, nie? Żeby przejąć historię, ale możesz się przejmować po swojemu, zrobiłeś to, tak? Spoko, gdzieś tam ci nie nabrudziłem. Nie, właśnie. Dobrze, co się tu powydarzało? Tutaj było nieźle. Podoba mi się, że ty tego zielonego stwora umieściłeś w tym, tak. W tym korytarzu. Ja się szybko on się porwał. Tam... To tutaj jest punkt. Tylko żebyśmy też, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale żebyśmy tak za szybko go też znowu, dlatego trochę porwałem i zapomniałem, że mam takie moce, że zaraz polecą za to, ale dlatego udałem się. Dobrze, ja to żeby, nie musi być jedynym też. No wiem, ale właśnie, żeby trochę i nas znowu rozdzielić, bo jak będziemy cały czas gdzieś łazić, to będziemy gadać do tej kopalni cały czas. No, mogliby się rozwiązać historię, ale dobrze. Ale mam jeszcze odcinek jeden, więc tak. Jak ja za szybko ją rozwiążę, to też utrudnimy sobie to. Dobrze, więc punkt dla Zdzisława. Wasz pojedynek nie był bardzo epicki, według mnie. Ja bym chciał podziękować Zdzisławowi punktem Oscarowym za to, że wymyślił, że mogę ten super udar ochronić moim rzutem, moim lotem. Rzeczywiście... Tak. Że ty już korzystałeś z tych... Dobra, przyjmuję to ze swoich mocy, ale ja w takim wypadku daję tak naprawdę tobie, Oscara Śliwka, za to, że na samym końcu sprawiłeś, że on jest tym wybrańcem, tym Neo, który popędzi jak nietoperz, a ty jako łania go już w ogóle nie dogonisz. Więc to też jest jakieś takie epickie wzmocnienie twojej mocy. Tak, to jest fajne. Neo faktycznie. No dobra. No. Więc w kwestii Oscarów, 3 Oscary tutaj, 2 Oscary tu. Zobaczymy, jak to się stanie. Jesteśmy przed twoją sceną, która zakończy ten odcinek. Nie licytujemy nic, bo wszystkie karty stali tam, poszły. Więc kiedykolwiek będziesz gotów. Lecę przez korytarz. Widzę zieloną poświatę. Widzę, tak wiecie, że na końcu gdzieś jeszcze, dobra, pozostają takie ślady, jakieś takie drobne opiłki, jakieś takie powietrze. Lekko fosforyzuje się na nią, kiedy nagle wszystko gaśnie. Dokładnie jak to w bani, na maksa idealnie mi trafiło. Super. Więc lecę jeszcze chwilą rozpędu, ale to jest świeża umiejętność, więc nie wiem, gdzie się kończy ściana i się bardzo szybko uderzam. Cały podrapany. Poradziłowlaka. Okej, takie gdzie są kamiki. Początkując superbohater. Ja pierdzielę, no, bez sensu. I tak próbuję się otrzepać, próbuję wstać. Ale czuję, że ktoś podchodzi do mnie. Zapala się światło, tak że nic nie widzę. Patrzę w stronę tej osoby i słyszę tylko: How can I help you? Stewardessa. Halo? Dzień. Tak? To ja. Chyba się widzieliśmy przez drzwi, through the door, of director Bam. Tak, widziałem. On dawał ci swój... Super udar. Tak. Czemu ty tu jesteś? Zamknięta it is. The mine is closed. Tak. A pani? Ja mam papier. Documentation. Mogę tu wejść. A ja mam super udar. Znaczy nie mam, pozostawiłem tam, ale jestem nietoperzem tej kopalni. Czy teraz lecisz, czy nie? W sensie unosisz się? Nie, bo ja się dopiero zbieram. Na to ona patrzy? No nie wiem. Po co tu przysiedłeś? Tu, w te miejsce? Bo kopalnia musi pracować. Żeby pracował Śląsk. Żeby pracował świat. I ty pewny, że wydobycie całej kopalni to jest to, o co chodzi? O co chodzi? Nie słyszałeś o kopalni w Santa Monica? Słyszałem. W Sierra Madre, północny district, Idaho. Interesują mnie tylko kopalnie na Śląsku. Kocham Śląsk. Właśnie. To wsobne patrzenie. Nie pytaj, skąd znam słowo wsobne. Was kiedyś zgubi. Musicie, Polacy, patrzeć troszeczkę powyżej swojej kopalni.
swojego świata. My tam w Sierra Madre też wykopaliśmy zielony kamień. Coś ci to mówi? Ona szybko zwraca i widzisz bardzo daleko w korytarzu znów zielona mgiełka, ona zniknęła akurat od razu za, jakby, za korytarzem. I ona znika ci w sekundę. Słyszysz tylko bzyknięcie, tak jakby popędziła w tamtą stronę, co robisz? Jest ciemność totalna znowu. Tak. No, ma tą swoją bardzo malutko włączoną czołóweczkę. Znaczy, właśnie myślałem, że ją gdzieś tam włączyłem, bo tam no to nie było. Nie, włączyłeś to ją. Dobra, aha. Włączam i próbuję też śmignąć za nią, ale kurde, coś nie działa, nie? Że jakby gdzieś tam moc nagle... Próbuję się tak rzucić na ziemię. Takie... No, jestem tam sam, nie mam super udaru, nie mam super mocy, jestem w dupie. I nie zrobiłeś testu? No, co chcesz rzucić? Kurde. Nie wiem, czy to jest wejście smoka, czy Deus Ex Machina, ale też mam jeden pomysł. Ojej, tak? Jakie mam pomysły. No dawajcie te pomysły. No dobra. Czyli on siedzi sam, łukając niemalże. Cały podrapany, pobolejący. Tak, tak, tak. Masz, dobra, bo nie wiem, bo zwątpiłem swój pomysł. Nie, ja mam taki pomysł, że... Tylko też no, nie mam jakby... Nie wiem, po prostu wam powiem i wyrzewamy, wyrzewamy. I mam kartę, że musimy go mieć. Że jak nie porywa, w sensie... to uderzenie, to kiedy to coś, ta fala powiedzmy tego czegoś uderza we mnie, to moja mama leżąca do nogi otwiera oczy i wszystkie te marynki jakby wiecie, rzuci takie, ale nie ma w tym nic takiego złego, tylko jest takie jakby one ją, to poczucie, no jest takie właśnie, że ona siada na łóżku i czuje to zło, w sensie tam coś się wydarzyło i po prostu wstaje i jakby otwiera swoją szafę taką tam. Widać ewidentnie, tam jest zdjęcie taty, wiecie, i tak dalej, szafa matki. Otwiera szafę i jakby tyle, w sensie taki wiecie, moment, że ma jeszcze element taki... Generalnie coś u tych ludzi na Śląsku, coś, wiesz, coś ich łączy, jakaś, oni wiedzą o tym, coś takiego rodzaju. Rozumiem, że Maryjki wszystkie delikatnie chórem wybudziły. Tak, właśnie, no... Naprowadziły. Tak, dokładnie. A on siedzi samotnie w zimnym tym, ta latareczka tak zgasła. Jest totalna ciemność, zimno. Pojawia się w nim przerażenie i teraz daje Deus Ex Machina, czyli retrospekcję, w której widzimy jak mały Szymonek, mały, przepraszam, Piotruś na podwórku jedzie rowerem i go łobuzy tak popychają. On spada z tego rowerka, się wywraca, się cały tu rozorał. Aha, płacą. No, ty cieniasie, mięczaku, ciota. Śmieją się z niego, tam rzucają w niego kamieniami, on tak ucieka, płacze i ucieka do takiego, tam jest otwarta ta studzienka kanalizacyjna. I on ucieka i ten za węgiel wskakuje do tej studzienki, zamyka się i oni gdzieś tam przebiegają, słyszę jak przebiegają na nie. On siedzi w tych ciemnościach zimnych i czuje się bezpiecznie. I teraz w tej kopalni on w sobie nabiera takiego, że on zna tą ciemność, to jest jego ciemność. A czy tam może być w tej ciemności, w której poczuł się bezpiecznie, owijający się kret? No właśnie chciałem powiedzieć, że może on się nie czuje bezpiecznie, dopóki... a i nagle widzi małą postać, która się wychyla, no nie? I to jest ten król kretów, powiedzmy, czy ten mały kret, który... I wtedy wydaje z siebie takie westchnienie tutaj już w tej kopalni, takiego... Jak robi o, to się orientuje, że on jest kopalnianym nietoperzem. Ten dźwięk, który się z niego wydobywa, wraca do jego uszu i on się nagle orientuje, że nie potrzebuje światła. Szczególnie, że jest ultra dźwiękiem. Tak. On widzi kopalnię. Dokładnie, wszystko. Każdy zagadnie. I dokładnie wie, którędy wymknęły się w chór. Dobra, dobra. To chyba to tyle. Ale nie było testu dla ciebie. Tak. No kurczę. Mogę rzucić. On jest niepotrzebny. A ja myślałem, że ty jesteś już taki. Wypadło mi to. Kozakiem. To był test, że wypadnie ci dwa. I się udało, więc. Dobra, dobra. On już jest Neo. Koledzy łapią system, no trudno, to ciężko upilnować. Dziękujemy, to był trzeci odcinek, trzeci Oscarowy punkt. Oscarowe punkty i scena po napisach. No właśnie. No to Oscarowy punkt. To ostatnia ta retrospekcja, tak. Powrót niedobrych dźwięków i Piotr ten Bolko dostaje punkt. No tyle. Wszystko. Tak, no. Tak. Więc Bolko, masz scenę po napisach. No ta moja scena po napisach jest taka, że on został, nie dogonił. Jakby on nie dogonił.
Więc pierwszy raz w życiu... On, czyli Bolko. Bolko, pierwszy raz w życiu zgubił się w kopalni. To mu się nigdy wcześniej nie zdarzyło, jakby on biegł, myślał, że biegnie za nietoperzem. Jesteś dupa. Słyszy coś takiego, jakby, ale najbardziej on czuje nagle, że ta kopalnia jest ciasna. No jest ciach, on pierwszy raz czuje się tam jak nie u siebie i jego ostra belica mózgu zaczyna mu się ładować. Zaczyna kaszleć krwią, żeby sobie poradzić z tym odpala popularnego. Co mu trochę ten kaszel łagodzi, ale popularne szybko się kończy. Ale nie zabrało ci... On mu wypadł, więc on jeszcze miał takie zgniecionego tutaj... Odpala go, kaszle i on wie, że to jest jego koniec. Że on już nie wyjdzie z tego. A może niech nie odpali tego polarnego, niech on kończy tym kaszlem, tą krwią, wyciąga tego, taki trochę taki ostatnia strzał zapałka. I nagle jakby wypada, czy zgasła. Ostatnia zapałka, tak, ale on w tym momencie krwią w sensie i wiesz, i już takie, gdzie zostałeś bez, nie masz tego ostatniego łezu. To no smutne, no. No i dobrze, dobrze. Wiesz co, zagrałeś pylicą w scenie tej końcowej, to jest twoja, twoje koło u nogi, kula u nogi, więc dostajesz jeden punkt na awans. Więc koniec odcinka trzeciego, czy wykopiemy się z czwartego?